Hej, witajcie moi mili, z tej strony Rashi, bo jest to kolejny odcinek, gramy w Prison Architect, nie, Jezus Maria, Rimworld. No i tak, jak pamiętacie, ostatnio dołączyła do nas Del. Tak, jest tutaj. Jej charakter oczywiście nie pozwala jej walczyć, ale jest znakomita pod względem innych statystyk. Nadwrażliwy, co to daje? Załamanie, uprawa... No i może mieć słabe kontakty z innymi, ale w końcu będziemy mieli kogoś, kto będzie coś sprzątał nam wszystko. Czyli w sumie bardzo dobrą rzecz trafiliśmy. Biotyczna noga. Gdzie jest srebro? Moment, a czy srebro nie powinno być składowane tutaj? No powinno być. Tak się zapytam, gdzie jest to 360 srebra? Zagadki wszechczasów, normalnie. Dobrze, ten chmiel cały też powinien być... Powinniśmy już mieć możliwość przerobienia go. Mimo wszystko na właśnie tutaj jakieś rozsądne rzeczy, typu browar. Żebyśmy mogli zacząć na tym zarabiać. Nagły atak. Trzech panów z tarczami. No, w sumie to może być problem. Bo mają tarcze. I tylko dlatego. Żadnego innego powodu tu nie widzę, dla którego mielibyśmy się martwić, no ale... Aha, dobrze. Na razie nie, jeszcze nie atakują, czyli nagły atak, który nie jest nagły tak naprawdę. Nagły, z tego co kojarzyłem, jak pisało, że nagły atak, to oni od razu szli do nas. Kapsuły transportowe. Nie, to są tylko dwie sztuki jedzenia. Żarcia mamy na razie pod dostatkiem. Chociaż później, w późniejszym czasie... Mogliby tutaj... Moglibyśmy coś z tym zorganizować. No i teraz jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. No... Dwie ciapate małpy. Zastrzelcie go, nim ucieknie. Dobra, już niech się zajmą, czym potrzebują. Oczywiście rozebrać ich trzeba. No i zabrać ich broń, co tam mieli. Super, nur z super stali, no w sumie to jest dobra rzecz. Ale jak widzicie, ta wieżyczka obronna tutaj jak najbardziej spełnia swoje zastosowanie. Wieżyczkę z uranu można zrobić? Serio? Ja bym chciał to zobaczyć, przyznam. Handlarz egzotykami. Ej, no moment, to gdzie jest to srebro? Aha, no tak, srebro jest tutaj. Boże, ale głupoty zrobiłem. Tutaj nie może być srebra przecież. A tu musi być srebro. No właśnie. No teraz, to będzie możliwe to zrobić. Tylko teraz jest dzień, znaczy ten noc i... Będzie najlepsze to, jeżeli nie damy rady się skontaktować. Daliśmy radę. Nie. Bierzemy. 13 sztuk.
13 sztuk złota, żebyśmy mogli skończyć tutaj ten projekt. I najwyżej usuńmy tutaj tą część. Będziemy mieli wtedy wszystko jak na ręku. Dobrze, Zoja wtedy od razu zadzwoni. Nie, handlarz surowcami to był. Chyba tak. Super stal. Ile on tam chciał? 50, żebyśmy wzięli, nie? Nie, to anulujemy sobie. To sobie anulujemy, bo to damy radę odłożyć. Bez problemu. Tylko będzie chwilę, po prostu trzeba poczekać na to. No i teraz tak, przydałoby się też, żeby to badanie było skończone. Axel, no nie mów mi, że nie możesz, no. Masz tutaj przecież drewno, tyle ile potrzeba. Ja bym chciał, żebyś mi to podłączył. Żebyś to zmontował, jak to tu zmontujesz, żebyśmy mogli zacząć działać coś. Ekran badań jest. O, energia geotermalna. To jest coś, co potrzebujemy. I teraz produkcję, browar. O, browar też tutaj ustawimy sobie. Będzie to miejsce. Będzie to miejsce cudownych tutaj trunków wyrobiania. Miejsce, w którym, kurczę, alkohol będzie lał się litrami. Teraz tak, Bimber, uważ piwo, bez przerwy. Na ziemię i od razu. I chmielu mamy tyle, że łohoho i beczka rumu. Tylko teraz pytanie tak, czy możemy tutaj... Możemy tutaj dać naddajnik orbitalny, więc spoczko. Piaskowiec. I teraz powinno być ok. No i to jest już strefa, tak jak powinno być. Jest ok. Wtedy będzie dorobione go trochę jedzenia. I wtedy też się zacznie ważyć Bimber. Teraz tak, tutaj druga ściana powstaje. No i zaćmienie. I jesteśmy w tym momencie w czarnej dupie. Niestety. Dobrze, i to już tam będzie skończone w końcu. Ojejku, jak się cieszę. I teraz będziemy mieli wiele, wiele trudniej będzie wychłodzić to pomieszczenie drugi raz. Ze względu na to, że... Jeszcze to jest, co będzie zrobić. Ze względu na to, że będzie po prostu podwójna ściana. Wiadomo, jeżeli coś jest za jedną ścianą, łatwiej jest to wychodzić, jeżeli za dwoma ścianami, prawda? To są już podstawy takie czysto czyste prawa fizyki to są. Dobrze, tam się nie dało zrekrutować. Zaćmienie, to zaćmienie może mnie tu wykończyć trochę, ale... Na razie... Spróbujmy... z tym powalczyć. No, tu zróbmy nawet sobie tak trochę więcej miejsca, żebyśmy mieli na trzecią. I najwyżej przy energii po energii geotermalnej ruszymy już może do podstaw statku. Mówię może, bo głowy sobie nie dam, że tak zrobimy, ale nie można nad tym pracować, bo co? Bo tu jest super stal, tak? Axel, co jest stary? Czym się martwić? Nieprzyjemna rozmowa, zbyt gorąco. Rozpadające się ubranie. No to... Co? No to co? Energia.
Atak. No dobrze. Gdzie, co i jak? O Jezu, ile? Dużo. Dużo, naprawdę. A to jest taki atak, że oni już tu idą? Tak. Dobrze, Del, do domu. Strzelby. W sumie teraz nie, czy strzelby mogę tak na przedzie dać. Łuk tutaj damy. No dobrze, i teraz tak szczere pytanie, gdzie całą resztę zdać osób? Teoretycznie najbezpieczniej byłoby tutaj. Ale pytanie, co dalej? Ibrahim, tu niech pójdzie za róg. A strzelby tak ustawimy. Axel. Co ci jest, stary? Jesteś bardzo zmęczony. Dobra, idź, idź, idź. Najwyżej będzie potrzebował. Będziesz potrzebny, to cię będę wzywał. No właśnie. No tak, i zapomniałem też, że mam tutaj dziurę w ścianie. Aj, to jest coś, o czym zapomniałem w poprzednim odcinku. Autozapis oczywiście w genialnym miejscu. Dobrze, zobaczmy tak, ilu ich tutaj przepędzimy. No, jeden zszedł. Nasze długie karabiny dają radę tutaj coś zrobić. Ale zmniejszanie odległości też nic tutaj chyba nie jest tu chyba najlepszym rozwiązaniem. Zoja tutaj musi dać radę. Tego przepłoszyć pana. No, nie było to być najlepszym pomysłem. Chyba. Panioczki, pierwsze co? Pali się, tak. Zoe jest ma... jest... O Jezus Maria, obezwładnione, tak? Ale jak? O, trata krwi. Okej. Uratuj. O, masakra. Jedna naprawdę z trudniejszych obron, jakie mieliśmy do tej pory. Teraz tak. Work. Kto tu jest jeszcze medykiem? Axel. Zajmij się leczeniem. Zajmij się leczeniem pierwsze co Artemisa. Teraz Zoe. Teraz Nate'a. Zoja, od razu pierwsze co to idziesz po swój karabin. Jakoś to wyszło. Jakoś to wyszło, moment, kto stracił broń? Naprawdę wyszło jak wyszło, ale mogło być wiele naprawdę gorzej. O Jezusku, Jezusku, Jezusku. Kto jest bez broni? Morton. Utrata krwi lekka. Ty idź po strzelbę i odpoczywaj, aż wyzdrowiesz. Ale żebym zrobił najgorszą rzecz, jaką zrobiłem. Axel, co jest chłopie dalej? Brzydkie otoczenie, chcę rozrywki. Nie wiem, postrzelaj do kaczek, jak masz łuk. Tak. Naprawdę, minimalnie nam się udało tutaj to jakoś ogarnąć, bo naprawdę sytuacja już była na tyle nieciekawa,
że naprawdę mogliśmy się w tym momencie łatwo przekręcić. Bez tutaj właśnie jakiegoś... O, w dupę. Bez jakiegoś tutaj większego powodu tak naprawdę. Mi się wydaje, że trochę za dużo na wietrzenie też pomieszczeń dałem. Tych coolerów, no ale no to już jest decyzja taka. To jest to, że idziemy na luksus dla nich. Obniżony nastrój. Axel? Tak, pewnie przez ciała. Widzi zwłoki, no właśnie. No i Axel też się tymi zwłokami zajmuje w sumie cały czas. Co by nie zrobić. Ale przynajmniej mamy wieżyczkę całą. Chociaż tyle dobrze. No i teraz tak, ile mamy super stali? 35. Przydałoby się dobrać trochę tej super stali. Bardzo niski nastrój. Ale on się nie załamał nam. Leniwy geniusz. To jest nasz najlepszy budowniczy. Tak naprawdę tylko on powinien być inżynierem. W sumie dobra, nie no, niech Ibrahim też się szkoli. Na razie gdyby coś. Płytki piaskowca. Bo niestety nie mamy ludzi, którzy są rzemieślnikami. No tak, bo Zoja już nie była rzemieślnikiem takim jako tako. Nate, kop to. Skop to, wtedy wstawimy tutaj. O właśnie. Energię słoneczną. No i okej. Okay. Teraz tak, tutaj te drzwi. Przenieście mi to. O, tak, ładnie. Tu jest też robić bez przerwy, tutaj też jest robić bez przerwy. Aha, no tak, bo Zoja teraz poluje cały czas. No i w sumie dobrze, niech poluje. Im więcej też zwierząt polujemy, to będzie lepiej dla nas. Żadnego handlarza nie ma. O, zrobili już teraz tego multi-analyzer. Bardzo fajnie. Jestem ciekaw, jak handlarz surowcami, jak bardzo to pomoże nam tutaj faktycznie z właśnie sprzedażą wszystkiego. Chmiel. Zostawmy sobie trochę chmielu. I resztę w sumie możemy sprzedać. No tak, tak może być. I też tutaj w sumie. Widzę, że tutaj te nadajniki nie mają ograniczeń. Też jeden nadajnik damy tutaj. Nielegalny handlarz. Dobrze, nielegalnemu oczywiście damy to i alkohol. Medykamenty. No, przydałyby się, gdybyśmy mieli łóżka medyczne, ale nie mamy łóżek medycznych, więc nijak to się nam nie przyda. No, teraz tak, produkcja. No nie mamy jeszcze... Ha, bo to jest potrzebne tutaj. No tak. Tutaj wstawimy dodatkowy ten cabin tool. I właśnie, jeszcze jedno pole uprawne sobie zrobimy. No wiecie, tutaj 10 na 12 i tu będzie bawełna. Tak, tu będziemy sobie hodować bawełnę. Dlaczego bawełnę? Żebyśmy mieli większe ilości właśnie ubrań. Zrobię to, co w sumie chciałem zrobić już wcześniej. Czyli trochę poszerzymy też pola z jednej strony.
Czyli to poszerzymy tu. To poszerzymy tu. To poszerzymy tu. Tu może damy osobne w sumie nawet pole. To możemy tutaj poszerzyć. Oj nie. Usuń obszar. Usuń obszar ten i ten. No. Tak. Teraz tak, pole uprawne. Zrobimy takie duże. I to pole uprawne. Też poszerzymy tu. Usuniemy obszary. Jakie tutaj były na tych terenach. No, moment, a tutaj to pole uprawne się zapisało? Tu nie. Aha, okej, czyli to musimy znowu zrobić. No i na przykład tutaj niech kukurydzę hodują. Na tym kawałku. To już będzie taka strefa uprawna tutaj dla nas. Będziemy mogli potem prawdopodobnie handlować żywnością. Co myślę, że przełoży się pozytywnie na nasze tutaj wyniki. Znowu browary. I chwilę później od razu handlarz surowcami, spoczko. Bardzo fajnie. Kłoda drewniana to nie, ale metalu mamy dużo, fajnie i to mi się podoba. Skór nie sprzedamy, ziemniaki. No i jeszcze jedzenia bym nie chciał sprzedawać, ale na przykład prostych posiłków. Tak 39 za 200 sztuk, czemu nie? Czy nielegalny handlarz miał jakieś rzeczy tutaj? Bioniczną rękę. Zobaczmy, który tutaj był. Mobilność brak. Dziękuję. No, czyli zrobimy taki handel. Za bioniczną rękę. I teraz naprawimy to, co skrzeniliśmy tutaj. Czyli dodaj lewy bark bioniczną rękę. Naprawimy to, co kiedyś popsuliśmy. Żebyśmy też tutaj stanęli. Obniżony nastrój. Del, czemu? Czemu? Okropny są poczucie. Ej, no come on. Nic złego się nie dzieje. Ostatnio nawet nikt nie umarł z naszych. Tak pozytywnie, tak? Kapsuły transportowe. Oczywiście zamiast kliknąć prawym, to ja na to lewym. Oczywiście zwierzątka wszystkie jak leci. Wypolować tam trzeba. No i przydałoby się też tutaj w tym miejscu jakieś lampy zamontować. Ja nie wiem, czy ja już tutaj ustawiłem, że tu mają być lampy, czy nie. Tu jest work speed też 12%, już ok. Nie pamiętam właśnie, czy też to ustawiłem, czy nie. Teraz tak, tutaj. W ten sposób, ścianę już proszę tą. Handlarz egzotykami, ok. Kolejny. Z surowcami? Nie, egzotykami. Czyli wszystkie rzeczy, ubrania możemy do niego dać. Liczna ręka, oko. To nam się nie przyda. Znaczy, przydać by się przydało, ale nie mamy funduszy na to. O. Może w ten sposób to ujmę. Tu jest jedna strefa. Aha, tego trzeciego obszaru tu nie ma, tak? Który tu był. A tu miał być jeszcze teraz na
Tekstylia. Tak. No i no to co się stało z tym obszarem, że on był nagle i go nie było? Piaskowiec. Rzemieślnik by się przydał jeszcze jeden. Czyli na przykład Del. Jakbyś Del, to jeszcze była teraz rzemieślnikiem tutaj dla nas. No albo nie, zrobimy tak, tak. Nate, ty poza tym, że będziesz rolnik, górnik. Gdzie ty w ogóle, Nate, jesteś? Tutaj. I ty w ogóle, że jesteś koksu, to będziesz jeszcze kamienie ciął. I to powinno jakoś tu w miarę poskutkować. Cegła piaskowca. Boże, jak ja się cieszę, że ja to widzę. Cegłę z piaskowca. Tak, tutaj. Tutaj, tutaj. Przetransportuj. Tu jest cały czas minus 10. Obniżony nastrój. Artemis. Czemu? Aha, więzień został sprzedany w sumie, no tak. A, i w ciemności, no tak, bo tutaj się pracuje po ciemku. Też racja. Też racja, zapomniałem o tym. W sumie. Naprawdę, jak mega kocham, zapomniałem o tym, że nie podpiłem tutaj energii. Tutaj niech położą kable. No właśnie. Przełącz sobie to. Dobrze, dobrze. Wiem, że to powinno oznaczać, że kolonista ma tu podejść i to... Klik, cyk, a teraz ją włączcie. Teraz podejście i włączcie tą lampę. Obniżony nastrój. No to zdemontujcie mi tą lampę. Jak nie chce się świecić, to nie. I tak tutaj będzie jasno, nie? Jadłeś z ziemi. No Boże, tu masz stół do jedzenia. Nie po to wam go dałem. Może struktury, może dajmy im tu jeszcze dodatkowe dwie pary drzwi, żeby mieli od razu przejście, no. Ja wiem, drzwi to normalnie jak w jakimś supermarkecie. Najśmieszniejsze to jest położony plan, tak, ale tutaj mogą przychodzić, nie? I to nie ingeruje na to, że jest zimno chyba. Czy ingeruje? Ingeruje chyba. Ingeruje, ale dopóki jest zamknięte, to jest dobrze. Znaczy spoko. Teraz tak, jak tutaj to wygląda? Niech te łuki i to wszystko pozostanie poprzerzucane. Aha, właśnie. Tak, tu ukryjemy. O, ukryj. No i ładnie. I widzicie, zrobiła nam się tutaj taka ładna farma hodowlana. No i gdzie... Zoja gdzieś tam całkiem mocno rozpędziła karabin. Co my tu mamy? Prosta proteza ręki. Niech będzie. Niech będzie i ta prosta proteza ręki. Fala gorąca. O, i to jest nasza największa zmora tutaj. To jest nasza największa zmora. Słuchaj, tak, rolnik to ty będziesz, jak będzie trzeba. Mechanikiem będzie każdy. Inżynierem już nie każdy. Aha, i tu nie zaznaczyłem też. Szczegóły rzuć na ziemię. No tak. Szczegóły na ziemię. I kolejne osoby, które będą tragarzami, wtedy dadzą radę to... Okej. Nieważne.
Ktoś miał problem do zwierzoczka. Zwierzoczek się wkurzył i zwierzoczek zabił. Tu rzeźniczy, tu działa. Tutaj też działa wszystko. No okej. Tutaj jak to wygląda? O Jezu. Tu w korytarzu jest gorąco. W sumie na korytarz każdy z tych grzeje, nie? To jest też racja. To jest też jakaś racja tutaj. Weźmy to wszystko, przetransportujmy stąd. W sumie. Zdemontujcie też to. Tutaj będzie trzeba to zdemontować. Trzeba zacząć powoli też dozbrajać tą bazę. No właśnie. Kolejni tubylcy. Zoja, wracaj. Zoja to jest osoba, której nie możemy stracić. Jeżeli Zoję stracimy, to sądzę, że... Znaczy, no, na pewno jest do zastąpienia, tak? No, to jest... Ignorancją byłoby teraz powiedzieć, że mamy ludzi nie do zastąpienia. Są po prostu ludzie, którzy się bardziej przydają, którzy się mniej przydają. Ale okej, to oblężenie już zrobimy w następnym odcinku, także dzięki za uwagę, trzymajcie się, hej!